Barcelona, jedno słowo, wiele znaczy. Kim jest tysiące kibiców, to właśnie są Polacy, rodacy. Teraz przekażcie całej reszcie, ja gram tu dla was, wy pokażcie, że jesteście. Unieście wszyscy w górę wszystkie dłonie. Bo po roku przerwy pasa znowu jest w koronie. Mistrzowie na tronie, dla nich ja przy mikrofonie. Niech ogień zapłonie, pasa w najlepszym gronie. Na stadionie synać krzyki, nie oddamy go nikomu. Teraz wszyscy głośno razem, Neymar, witamy w domu. Miał dwie opcje, wybrał Barsę, nie pieniądze w Madrycie. Bo chce spełniać marzenia, razem z Barsą być na szczycie. Dzisiaj wszyscy kibice uniosą w górę ręce. Niech mocniej zabije Porto granatowe serce. A teraz nie śpiewa cała Katalonia. Visca el Barça, viva campeona. Wszyscy wysłuchajcie mojej opowieści, bo znacie Barcelonę tylko w jej niewielkiej części. Więc słuchajcie w te treści, bo na faktach polecę. Teraz na dwie minuty odkładamy na bok mecze. Chłopiec z Argentyny, no i pewna choroba od małego go krzywdziła, karłowatość przysadkowa. Dostał talent od Boga, jego deska ratunkowa. Lecz kuracja dla rodziny była o wiele za droga. Wtedy wkracza Barcelona, która daje mu wiarę, że nawet z chorobą życie nie stało się szare. Leo nazwał to darem, opłacono mu leczenie. W taki sposób właśnie dostał szansę na karierę. Piłka stała się celem w jego każdej teorii. Dzisiaj wielki Lionel Messi pisze karty historii. Tam u góry Pan Bóg wynagrodził mu wysiłki. Dzisiaj kwartal Barcelony zdobył 4 złote piłki. Eric Abidal prosił o śpiączkę lekarzy. Ból był wielki, a rap ciężki, tylko o zdrowiu. Marzył o rodzinie, o bliskich, by nie odejść za wcześnie. Dzisiaj dzięki Barcelonie on powiedział nareszcie. Uwierzcie, to koniec był gotowy i zwarty. Choć wiesz, że to Bóg w tej grze rozdawał karty. To co powiedział, to nie były żarty. Że żyje, bo miał w sercu Porto granatowe barwy. Silny obrońca zawsze w roli lidera. Z opaską kapitana przypomina bohatera. Kilka ciężkich kontuzji, wielu by już skończyło. Lecz Carles Puyol zawsze wyróżniał się siłą. Vito Villanova i nowotwór Ślinianki. Życie kontra śmierć, niejedne stoczył walki. Wielu nie wie, że w tym czasie miał odejść dwa razy. Bo nie chciał, żeby Barca czuła ból na jego twarzy. W pewnych momentach Tito nie wierzył w siebie. Lecz Barca nie opuści nigdy człowieka w potrzebie. Dzisiaj trener Blaugrany, który dąży do celu i chce zdobyć Barceloną jeszcze nie jedno trofeum. Morał jaki, że na Camp Nou zaczął się kolejny cel. Barcelona to wiara, a nad nami czuwa Bóg, który życie i piłkę pokrzyżował jedną w drugą. Wniosek taki, Barcelona to jest więcej niż klub.